Drodzy bracia i siostry, uczestniczymy dziś w szczególnej uroczystości historycznej. Spróbujmy przede wszystkim wsłuchać się w Słowo Boże, które zostało nam dzisiaj dane. Wsłuchajmy się w tajemnicę tego dnia. Ona jest dla nas ważna. Ona wyznacza kierunki i rozumienie tego dzisiejszego dnia. Podczas drogi przez pustynię, słyszeliśmy to w pierwszym czytaniu, lud stracił cierpliwość. W Egipcie co prawda żyli jak niewolnicy, ale nie cierpieli głodu. Mieli stoły pełne ryb, łuków, melonów, różnego rodzaju warzyw. A tu, gdzie znaleźli się na pustyni, którą już od wielu, wielu lat próbowali pokonać, ani wody, a pozostała im tylko manna i choć zesłana od Boga, to jednak już zaczęła im nużyć się, uprzykrzać. I pojawiły się węże. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek możliwość spotkania z wężem. Ja przez 7 lat pracowałem w Ugandzie i wielokrotnie z wężem się spotkałem. Znaleźliśmy kobry w domu, w którym mieszkaliśmy. Węże spadały z drzew, pod którymi odprawialiśmy msze święte i to takie najbardziej jadowite. Znalezienie się w takim doświadczeniu uczy też i zrozumienia Izraelitów na pustyni. Gdzie szukać nadziei? Więc jedyną nadzieją był Mojżesz. Udanie się do Niego i proszenie Go o pomoc. Bo przecież ten ból spotkania z wężem, niepokój, zagrożenie życia było im dla nich nie do zniesienia. Skruszeni też i wyznają swój grzech. Widzą ten grzech i proszą Mojżesza o wstawiennictwo. I wtedy na polecenie Pana Mojżesz sporządza miedzianego węża, umieszcza go na palu, jak słyszeliśmy, i każe się wpatrywać w ten symbol. Każdy ukąszony i rzeczywiście, jeśli tylko spojrzał na węża miedzianego, uzyskiwał zdrowie, był chroniony. Drodzy bracia i siostry, ten obraz był zapowiedzią. Zapowiedzią tego, co dokonało się na Golgocie, na krzyżu, na którym Chrystus umierał, na którym oddał za nas swoje życie. Ocalenie Chrystusa dla całej ludzkości, bo On przez swoją mękę i śmierć stał się naszym zbawieniem. I właśnie Jezus w dzisiejszej Ewangelii dokładnie o tym mówi, nawiązując do tego wydarzenia z pustyni. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, mówi Jezus, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I dodaje także, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Spojrzenie na krzyż, spojrzenie na palę. My więc, drodzy bracia i siostry, jesteśmy urzuceni życiem. Kiedy tracimy cierpliwość, kiedy przygniata nas brzemię grzechu i wysysa z naszego ciała życie, życie Boże, popatrzmy na rozpiętego Chrystusa na drzewie krzyża i wołajmy: Jezu, Zbawicielu, Boże mój, ratuj. Od śmierci Pana Jezusa na Golgocie krzyż stał się symbolem najwyższej miłości, ofiary i ocalenia. I dlatego umieszcza go Kościół właśnie na szczytach swoich świątyń, kaplic, domach wiernych,
Krzyż widnieje przy drogach, na rozstajach, na skrzyżowaniach, na szatach liturgicznych, ale też noszony jest na piersiach wyznawców. Krzyżami też dekoruje się bohaterów w świecie chrześcijańskim. Znak krzyża towarzyszy nam przez całe życie. I tak pamiętamy pierwsza modlitwa, której byliśmy uczeni. To był znak krzyża. Nasi rodzice brali nam często nasze małe rączki, swoje ręce spracowane i pomagali nam określić znak krzyża w naszym ciele. Mając głęboką intuicję i głębokie przekonanie, że to jest pierwsza, najważniejsza modlitwa w życiu człowieka. Dla każdego z nas krzyż jest przede wszystkim wyrazem modlitwy i tak na niego powinniśmy patrzeć. Tej, która jest wezwaniem imienia Bożego, bo przecież w czasie tej modlitwy przyzywamy Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, a jednocześnie rozciągamy tę modlitwę na całe nasze ciało i na całe nasze życie. I tak modlimy się, znacząc znakiem krzyża rozpoczynający się dzień, kiedy udajemy się w podróż, kiedy rozpoczynamy pracę, aby modlimy się i znaczymy znakiem krzyża trudną sytuację. I tak już było, drodzy bracia i siostry, od samych początków chrześcijaństwa, kiedy czyniono krzyż nad przedmiotami, kreśląc dłonią znak krzyża. To było wyznanie wiary. To błogosławieństwo miało chronić od nieszczęść, sprowadzać też i Boże błogosławieństwo, przeznaczać daną sytuację, rzecz, wydarzenie, opiece Bożej, Jego orędownictwu i Jego decyzjom. Ale też i to często jest zwyczajnie nasze kredo chrześcijańskie, które wyznajemy. Streszczenie tego, co najważniejsze w naszej wierze, w naszych prawd. Drodzy bracia i siostry, Chrystus w znaku krzyża, jak i czynimy, jest czczony, jest sławiony. Chrystusa w znaku krzyża uwielbiamy jako chrześcijanie. Kiedy czynimy znak krzyża, to uwielbienie płynie do Boga i chwalimy Boga Ojca za dar Zbawcy, którego nam udzielił, który umarł na krzyżu, który nas odkupił i który jest naszym lekarstwem i mocą. Dziś mamy święto podwyższenia Krzyża Świętego. Może kilka słów na temat tego święta. Jest ono związane z faktem znalezienia Krzyża Świętego, bo już w IV wieku zaczęto to święto obchodzić. Otóż kiedy w 70 roku na Jerozolimę najechały wojska cesarstwa, Jerozolima została zburzona, zdobyta, krzyż zaginął. I tak przez 300 lat trwały w Jerozolimie, w Ziemi Świętej, prześladowania, krwawe prześladowania, które skończyły się dopiero z chwilą, kiedy cesarzem został Konstantyn. Jego matka przybywa do Jerozolimy i każe szukać Krzyża Świętego. Krzyż Święty zostaje odnaleziony i zostaje ustanowione święto. Święto podwyższenia Krzyża Świętego. Całemu Kościołowi na nowo jest pokazany krzyż Chrystusa, na którym On rzeczywiście zmarł. Następnie ten krzyż jest rozdrobniony na małe kawałki, na małe szczątki i rozwieziony do istniejących kościołów w świecie chrześcijańskim. Nam pozostało święto, które do dziś, w którym to dniu dzisiejszym, 14 września każdego roku, czcimy Krzyż Święty, Jego odnalezienie, Jego podwyższenie. Kościół Święty każe nam w tym dniu wpatrywać się w krzyż na nowo, odkrywać Jego wartość,
żyć duchowością krzyża. Bo to jest istota. Nie tylko wpatrywać się, nie tylko czynić znak krzyża, ale podjąć duchową wędrówkę po to, aby swoim życiem zbliżyć się do krzyża. Papież Franciszek powiedział takie słowa, które są na pozór trochę kontrowersyjne. Mówił, bez krzyża można być księdzem. Bez krzyża można być biskupem. Bez krzyża można być nawet papieżem. Ale nie można być bez krzyża uczniem Jezusa. Pokazuje nam, że na samym drzewie krzyża nie wolno nam się zatrzymać. Ten krzyż Chrystusa, prawda z Niego płynąca, ma nas inspirować do nawrócenia, do zbliżenia swojego życia do Chrystusa, który do nas z krzyża przemawia. Na czele czcicieli krzyża stoi święty Paweł, który ujął to, co próbuje powiedzieć następującymi słowami. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał lubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Innym naśladowcą świętego Pawła właśnie w takim umiłowaniu krzyża był nas zakonodawca, święty Franciszek z Asyżu. Dla niego wcielenie i krzyż to były dwa najważniejsze wydarzenia z życia Chrystusa, które medytował, kontemplował i próbował tymi wartościami żyć w swoim życiu. Malarz hiszpański Bartolome Murillo namalował obraz pod tytułem Uścisk, który wiele mówi o tej tajemnicy świętego Franciszka. Oto Chrystus odrywa od krzyża swoją prawą rękę. My, Franciszkanie, bracia mięsi, znamy dobrze ten obraz. Chrystus odrywa od krzyża swoją prawą rękę i przygania ją do swego przebitego boku świętego Franciszka, a ten próbuje objąć Chrystusa. Obok są aniołowie trzymający otwartą księgę. Święty bowiem czytał z krzyża jak z otwartej księgi. Jest to symbol czytania krzyża, odczytywania przesłania, które z tego krzyża płynie. Z krzyżem święty Franciszek związał swe życie i krzyż szczególnie ukochał. On wyznaczał kierunki w jego życiu. Duchowość krzyża. I Chrystus osobiście potwierdził tę drogę świętego Franciszka, bo przecież to właśnie święty Franciszek stał się pierwszym, otrzymał pierwszy, jako pierwszy w historii Kościoła znaki męki Chrystusa na swoim ciele, stygmaty. Po nim trzymało wielu świętych takie znaki, ale Franciszek był pierwszym. Znaki na rękach, na nogach i na boku. Upodobnił się całkowicie do Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, krzyż dla nas jest wyzwaniem. To szczególnie podkreślił w swojej książce kardynał Sarach, który mówi, że krzyż jest dla nas zaproszeniem do duchowej wędrówki na tę górę, gdzie on stoi, do wspinania się. Dopiero właśnie z tej wysokości krzyża, jeżeli sięgniemy tej duchowości w swoim życiu, świat się zmienia, zaczynamy patrzeć na świat oczami Chrystusa. Tak widzimy innych ludzi, dopiero z perspektywy wysokości krzyża. Drodzy bracia i siostry, ten piękny dzień. Dziękujemy Bogu za to piękne słońce, piękną pogodę dzisiaj, ale też i piękny duchowo, kiedy stajemy pod krzyżem Chrystusa i namalujemy kustodię Krzyża Świętego na Ukrainie.
I pragniemy tę kustodię oddać Bogu. Pragniemy tę kustodię powierzyć Jego Najświętszej Matce. Kustodia Krzyża Świętego niech żyje w cieniu krzyża, który został wybrany na jej patrona. Niech on będzie źródłem wiary. Niech uświęca wszystkich braci, niech chroni od zła i przypomina o miłosierdziu Boga. A moc płynąca z Krzyża Świętego niech dodaje nam, bracia, męstwa w służbie ludowi Bożemu na Ukrainie. Krzyżu Chrystusa bądź pochwalony, na wieczne czasy bądź pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie, męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Amen.